cześć wam wszystkim, tu Kamil. Dzisiaj jedziemy wozić ziemię. Mamy przyczepę pożyczoną od znajomego. Pożyczał on naszą, nasze do koszenia gryki, a my pożyczyliśmy jego do wożenia ziemi. Taki trochę, to jest taka nadociuranie przyczepa, jak to on mówił. Tutaj woziliśmy ziemię. Tu mieliśmy taki dołek, tam była płyta gnojowa i tu nawieźliśmy ziemię. Jeszcze musimy tu w jedno miejsce nawieźć, ale to tylko czarnoziem. Resztę ił, taki nie ił, idzie na u nas przed dom, czyli na te bagno zwane. Kiedyś tam było bagno, tak jak mówiłem, a teraz już jest fajny plac. Brat jedzie ładowarką, brat Krzysiek jedzie ładowarką, brat Karol jedzie z tyłu forterką. Z drugą przyczepą, a Tatulek będzie uprawiał następnym krystalem. Ja dzisiaj jeszcze nowym, a ojczulek jeździ starszym. No i starszy w czwartek, dzisiaj mamy piątek, w czwartek, czyli wczoraj, była hamownia u nas. Podnieśliśmy moc w jednym z krystalów. Po sprawdzeniu, ile mocy ma ciągnik, pokazała hamownia 165 koni. Teraz po podkręceniu ma ten ciągnik 192 konie mocy nominalnej, czyli tam 195 niby maksymalnej, coś takiego tam wtedy panowie mówili. Oczywiście firma była Agro Eco Power. Fajnie to przebiegło, godzinkę czasu, gdzieś tak około godziny czasu wszystko było zrobione. Na czym polegała nasza robota? Danie ciągnika, rozgrzanie go trochę. Musieliśmy tam się przelecieć kilka razy, żeby się rozgrzał. Podłączyliśmy wałek i na tym nasza robota się zakończyła. Wtedy panowie podłączyli laptopa. Pierw sprawdzili właśnie hamownią, potem podłączyli komputer, wysłali dane naszego ciągnika do Czech. Oni pod względem pod ten ciągnik zrobili mapę, bo ta firma jest w Czechach. No i przysłali potem cały program, wszystko wgrane zostało do Zetorka i Zetor wypluł wtedy na hamowni 192 konie. Fajny już wynik i powiem wam szczerze, że dużą różnicę czujemy z gruberem na tym samym polu, to znaczy z gruberem, z runerem na głęboko na tym samym polu. Pierw jeździliśmy 8,5 na godzinę na czwartym biegu polowym, teraz jeździmy na jedynce szosowej i jeździmy około 9, około 10 na godzinę. Duży przeskok, wtedy bez podniesionej mocy ciągnik pokazywał 95 takie obciążenia silnika. Teraz po tej podniesieniu mocy nie dość, że szybciej jedzie, a obciążenie silnika spadło do 80, 85, 90, obciążenie silnika. Spalanie nie wiem, ale bynajmniej na komputerze się nie zmieniło, spalanie jest mniej więcej to samo. Tylko względem tego, że jedziemy szybciej, ciągnik mniej pali, nie? Nie. Pali tyle samo na godzinę, ale efektywniej wykonujemy więcej pracy przez daną godzinę, czyli spalamy mniej na hektar. O tak to bym powiedział. No i tu już kawałek tata zrobił. No teraz po prostu ten ciągnik no, ożył. Nie ma takiego, bo dół jest strasznie taki mułowaty. A potem już fajnie ten ciągnik naprawdę fajnie zasuwa. I teraz muszę trochę taki czarno ziem zebrać. A tutaj stanę sobie gdzie jakoś inaczej. Nie wiem, czy tu się wywinę z przyczepą. Może nie. Ale cofnę tutaj. Thank you.
poszło ładnie, kosówka. To wygląda, no. Cały czas jakaś robota jest. Mamy już poorane trochę podoziminy. Jeszcze będzie sporo, ale poplony mamy i muszą poplony. Dawaj. Dobra, ja niedługo wrócę. No i jestem teraz w krystalu, w tym co podnieśliśmy moc. Tak jak wam mówiłem, nie wiem czy będzie dobrze widać. 98, 88, 85 do 90 obciążenie silnika. I zasuwamy na głęboko. Jest bajka. No po prostu mówię wam, że jest przeskok ogromny. Trochę zawstydziło no inne marki, które były testowane. Tu mamy tylko 192 konie. Pięknie to chodzi. Na godzinę czasu 33 litry do 33 litry, bynajmniej tak teraz pokazuje. I całkiem jest inna robota. Mówię wam, bajeczka. Się zamieniłem teraz tatą. Tata pojechał wysypać ziemię. Ja zrobię kółko i znowu się zamienimy, no. Chciałem wam tylko po prostu film nagrać, żeby dzisiaj go złożyć i wrzucić. Złożyć, skleić. No ja się tam nie bawię, kurde, w jakieś cudactwa. No na razie nie mam tego drona. Jak przyjdzie, no znaczy jak go zrobię, to na pewno jakiś film nagram. A że jest kupę roboty, to nie ma jak tego zrobić. Jak nagrać, nie ma, nawet nie patrzyłem do tego drona, bo tam muszę coś popatrzeć z aktualizacjami. Bo czemuś się uziemił. Nie chcę się sparować kamerka z dronem, ale to mam nadzieję, że to zrobimy. I będzie dalej to chodzić, bo nie mam funduszy, żeby kupić następnego drona. A jakby ktoś chciał. I ma chęć w ogóle czy coś takiego. No nie proszę o dużo. Zostawcie suba, łapkę w górę. Być bajka. Kasy to nie chcę. Ego groszek mi się przydał, ale jak nie ma, to nie ma. Nie tylko ja mam taki problem z groszkiem. No ale cóż, cena z kosmosu, trzeba będzie drewnem palić. Tu mamy nasz rzepaczek. Powiem wam szczerze, ładnie to, bardzo ładnie to wygląda. Starałem się siać prościutko, no i z daleka wygląda naprawdę, jakby było ścieżki, wyglądają na w miarę równo. Jak trochę podrośnie rzepaczek, to wtedy będzie w ogóle bajeczko. Teraz nie ma problemu, przełączamy w ubiegi. Jak mu
się teraz na 9.7, dodajemy gazu. I ten ciągnik żyje. 10.4, 10.5. I to jest naprawdę, powiem wam szczerze, bajka. My po prostu jeździmy 9.8, 9, no 9.5, 9.8. Zależy. Ale na glinkę, jak wiecie, to on nie słabnie, tylko po prostu ciągnie jak porąbany. To jest tylko zator. Ale robotę robi fajną. Robotę robi fajną. Miejmy nadzieję, że będzie to chodzić jak najdłużej. Miał tylko od Blue, bo się świeci. Ale tak to bajka. Tylko ten tego podkręciliśmy, bo tamten ma gwarancję. Jak się skończy gwarancja, oczywiście też go podkręcimy na te 190 tam z groszem, no 190 coś koni, no. Jak się uda, to pod tyle go podkręcimy i wtedy no fajne ciągniki, fajnej mocy, nie ma co narzekać. Ja z wami się żegnam, bo już ojczurek jedzie. Pozdrawiam i życzę miłego weekendu. Na razie, hej.